Hejcie, mam kulgiski z tej samej emocji, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Tak jest, kolejny dzień, kolejny vlog. Ja się powoli szykuję do wyjścia. Jadę dzisiaj do rodziców, bo prosilibym przyjechał i parę rzeczy im porobił, także powoli się przygotowuję. 11:09 mam autobus, więc ja idę jeszcze szybko się przemyć, ubrać się i wychodzimy. Kolejny dzień, kolejny upalny dzień, bym powiedział, lidziska. Także zapowiada się nieźle. Będą ponoć burze. Pytanie teraz o której. W sumie niektórych popada też, bo aż tak duszno to też nie może być. Także ja właśnie jestem w pośpiechu na autobus. O 11:09 mam. No, także dlatego tak trochę zsapany jestem. I idę szybko, ale powinniśmy na czas dotrzeć. Okej, ludziska, ja już wróciłem. Już dawno w sumie wróciłem, jak nie patrzeć, ale teraz mam chwilkę, żeby dalej ponagrywać. Oboj, pogoda jest niesamowita dzisiaj. 32 stopnie w piku było, w cieniu. To jest masakra jakaś. Po prostu kosmos jakiś niesamowity. No, ale robiłem to, co chciałem. Rodzicom też również pomogłem. Także jest spoko. Swoją drugą listą, że kurde, to masakra teraz. Zamiast zostawiać listy w skrzynce, zostawiałem awizo, więc dla mnie coś jest nie tak, moim zdaniem. Bo dlaczego mieliby nie zostawiać listów w skrzynce? Więc nie wiem, być może coś się pozmieniało, o czym ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Niemniej kurczę, no, pismo z urzędu skarbowego typu, że tam PIT mój został automatycznie przez nim zrobiony i każą po prostu zapłacić, coś w sumie zrobiłem generalnie, bo to miałem niedopłatę lekką, więc no, ale fajnie, że wiemy, że przynajmniej to urzędy skarbowe robią za nas, że tak powiem. I nie trzeba samemu ich wypełniać. Swoje epity tak swoją drogą możemy zobaczyć na epity bodajże? Bo tak, epity jest taka stronka rządowa, że tak powiem, na której możemy sobie zobaczyć, jak wygląda nasze rozliczenie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli coś nam nie będzie nie pasować, to możemy sami sobie rozliczyć i zaktualizować, więc no, tak to wygląda. No, ale przy okazji mamie też powiedziałem, że nie musi przecież co roku wypełniać, jakby co, no to też może dostać takie pismo, że ileś ma tam do zapłaty, albo że zwrócą kasę i tak dalej, więc całkiem spoko opcja. Bo jeszcze nie byłem, jak zamontowali rodziców światłowód, bo montowali. Generalnie to Ina ciśnie, znaczy bierze, pobiera opłatę 50 zł za przyłączenie do światłowoda. Nie wiem, czy ktoś zazwiedział tak swoją drogą, ale generalnie tam w Poznaniu, na tych dzielnicach, gdzie generalnie jeszcze nie było światłowodu, tylko była miedź, na to w większości montowali kable światłowodowe, ale nie podłączali. Nie podłączali dlatego, że w sumie nawet nie puścili żadnej informacji, że jest taka możliwość, żeby przyłączyć. Dopiero moja mama, jak poszła właśnie do innej, bo tam były w sumie jakieś problemy z jedną cyfrówką, no to się dowiedziała, że tak, jest możliwość, ale 50 zł, nie? Halo, Inea, poinformuj swoich klientów o tym, że jest możliwość przyłączenia do światłowodu. Nieprawdaż? Przydatna ta informacja by była. Na pewno dużo więcej osób by się skusiło na to. Ale życie. Tak to jest. Dzięki raz jeszcze rodzicom za oglądanie moich vlogów. Dużo ostatnio ich, ale mam nadzieję, że się nie nudzicie. Ja na pewno się nie nudzę, bo przynajmniej mam jakąś dodatkową rozrywkę z tego. Niedługo więcej materiałów, także trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym niedługo. Hej, hej.